Nadzór na budowie. Bardzo ważnym elementem procesu budowlanego jest odpowiedni nadzór nad budową. Jest kilka rodzajów nadzoru. Od nadzoru budowlanego po nadzór autorski. Nadzór budowlany. Tak określa się miejscowy urząd oddelegowany do nadzorowania budów w danym rejonie. Podlega on Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Może on w każdej chwili skontrolować budowę, sprawdzić poprawność wykonywanych prac. W przypadku rażących błędów lub niezgodności z projektem technicznym może w każdym przypadku ją przerwać lub wstrzymać na określony czas. Nadzór budowlany dokonuje odbioru zakończenia budowy i weryfikuje całą dokumentację budowy. Nadzór inwestorski określa to artykuł 25 ustawy Prawo budowlane. Inspektor nadzoru inwestorskiego to, można powiedzieć w skrócie, człowiek inwestora, który pilnuje postępu prac oraz wszelkich kalkulacji finansowych, zatwierdza je i przedstawia inwestorowi. Kontroluje dokładnie wszystkich na budowie, od projektantów po wykonawców, kierowników robót, kierowników budowy i majstrów. Nadzór autorski jest określony w artykule 20 ustawy Prawo budowlane. Pełni go projektant, czyli osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w danej branży. Polega on na sprawdzaniu, czy realizacja następuje zgodnie z projektem oraz kwalifikowaniu ciężaru zmian, które następują w trakcie realizacji robót budowlanych. Nadzór autorski składa się z kilku form. Pierwszą podstawową formą jest to nadzór stały, polegający także na odbieraniu telefonów, maili i udzielaniu odpowiedzi na wszelkie pytania, które pojawiają się w toku prowadzonych prac. Drugim jest to nadzór związany z wizytami na budowie, udziałami w naradach, a także udziałami w odbiorach na budowie. Od inwestora zależy, którą formę nadzoru przyjmie.